Krzysztof Cwynar, 76 l. Odzyskuje siły po ciężkiej walce ze straszną chorobą. Właśnie, odebrałem wyniki badań krwi, są modelowe, mówi rewi uradowany Krzysztof Cynar, który, wiosną przeszedł ciężką operację usunięcia raka wątroby, a dwa lata temu stoczył zwycięską walkę, z nowotworem jelita. Reklama to był maraton na śmierć i życie. Robiłem, co mogłem, by go, wygrać. Na szczęście miałem obok siebie wspaniałych lekarzy, rodzinę i przyjaciół, wyznał. Przy życiu trzymała go troska o podopiecznych studia integracji, czyli grupy osób niepełnosprawnych, które od kilkunastu lat śpiewają w jego zespole. To dla nich chciał wygrać z chorobą. Bardzo martwiliśmy się o Krzysztofa, modliliśmy się też o jego zdrowie, ale tak, jak sobie tego życzył. Nie przerwaliśmy naszej pracy, opowiada śpiewający wraz z nim Krzysztof Krawczyk Junior, 45, l. Sen słynnego Krzysztofa Krawczyka, 72 l. Krzysztof Cwynar dał już pierwszy koncert, w rodzinnej Łodzi, a teraz przygotowuje się do kolejnego.